Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Bardzo lubię szczotkować ciało, w sensie jeszcze przed umyciem. Najpierw szczotkuję ciało, no wiadomo, siku najpierw. Potem szczotkuję ciało całe. Na sucho. Bo to tak fajnie pobudza po prostu. Po pierwsze krążenie, po drugie jakby też dotykamy różnych receptorów, o których istnieniu nawet nie wiemy i nie do końca wiemy, gdzie są. A powiesz szybko, jak to zrobić i jakie szczotki użyć, bo ja też to robię, ale myślę, że dla wielu osób to może być nowość. Wiesz co, to jest najlepiej używać, przynajmniej z mojej perspektywy, naturalnej szczotki. Niekoniecznie musi to być, uwaga, szczotka z czyjegoś włosia, nie? To może być, są kokosowe teraz szczotki, mogą być zupełnie po prostu z naturalnego jakiegoś tworzywa, a nie sztuczne, plastikowe, nie? No bo wszystko, jakby z czym się to nasze ciało styka, raczej powinno być jak najbardziej naturalne, bo mówi się też, że skóra jest jednym z największych organów człowieka, że jest trzecim płucem, dlatego trzeba o nią mocniej zadbać. I zaczynam od stóp, idąc do góry. Najpierw idę, powiedzmy sobie, prawą stroną do pępka i masuję dokładnie półkolistymi ruchami, masuję ciało. Mam dwie szczotki, jedną do twarzy i tutaj szyi, a drugą właśnie do ciała. Ta do ciała jest trochę większa i taka mocniejsza, w sensie sztywniejsze są te... Agresywniejsza. No bo też no inaczej ciało, w sensie twarz inaczej odbiera i szyja dotyk, a inaczej na przykład nogi, nie? Tak samo całe piersi masuję pod pachą. Czyli zaczynam od dołu, idę do góry, potem druga noga od dołu do góry, potem brzuch, pośladki, wewnętrzna strona ud, wiadomo wszystko, piersi, tak samo pachy i do samej góry. Potem zaczynam drugą szczotką szyję i całą twarz. I twarz jak masuję, to po prostu zamykam oczy i oczy też masuję, czyli tą taką większą szczotką. Oczywiście to też jest tak, że na początku zaczyna się od takiej szczotki bardzo miękkiej, a potem po jakimś czasie się człowiek i ta skóra się tak przyzwyczaja do tego, że już po prostu potrzebujemy trochę mocniejszej stymulacji, więc wtedy to jest moment na zmianę szczotki, nie? I co nam to daje? Daje nam na przykład to, że zaczyna krew dochodzić do każdego niemal punktu na ciele, a chodzi o to, że krew przenosi wszystkie składniki odżywcze. Więc jeżeli dotrze dalej, jeżeli śpimy, no to powiedzmy sobie naturalnie oczywiście ta krew krąży, bo ona się nie zatrzymuje, ale prawda jest taka, że ona krąży leniwie, nie? No bo my leżymy, więc ona też krąży leniwie. Jak leżymy te 8 godzin, czy tam kto ile śpi, no to przez te 8 godzin ona krąży leniwie i nie odżywia wszystkiego tak, jakbyśmy chcieli, nie? To można też sobie pomyśleć, że czasami mam zimne stopy, a jak już się przebiegnę, to te stopy są cieplutkie, takie rozgrzane, no bo po prostu krążenie przyspieszyło, jakby wysłało więcej krwi, krew odżywia tkanki, czyli jest takim dotlenia odżywia i dzięki temu te tkanki są szczęśliwe, cieplutkie i wszystko jest miłe i gładkie i mięciutkie, nie? To samo się tyczy twarzy, poza tym twarzy i całego ciała. Poza tym tak, tworzą się zastoje, no bo w nocy się tworzą generalnie zastoje, bo krew leniwie krąży. Więc w różnych punktach, w zależności od tego, jak śpimy, wykręcamy, nie wiem, ręce, co tam ze sobą robimy, no to często jest tak, że się budzimy i na przykład jedna z rąk jest jakaś, nie wiem, lekko opuchnięta albo boląca, no to ją wtedy mocniej jeszcze masuję, w sensie dłużej, mocniej, bo też masuję dłonie i wierzch, w sensie w środku i wierzch. Na przykład na twarzy często widać, co się robiło poprzedniego dnia i co się jadło i do której godziny się jadło, nie? I o której godzinie się poszło spać, bo jak się poszło spać późno, to w zależności oczywiście od wieku, bo czym człowiek młodszy, tym ciało więcej wybacza, bo ma po prostu więcej, można powiedzieć, takiej mocy, żeby się regenerować, a potem czym dalej w las, tym drobne występki są natychmiast, ja się śmieję, najmocniej karane, czyli po prostu widać, wszystko widać. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano.
Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.